Warszawie przy ulicy Tarnowieckiej trwa wyburzanie budynku szwalni. Mimo zakazu na parkingu tuż obok burzonego obiektu znajdują się dwa samochody. Jerek musiał wezwać Straż Miejską, by je usunęła. Czy co, nie ma wyjścia z tej sytuacji? Nie ma wyjścia, nie. Ja go nie odchuluję. Z tego miejsca go nie odchuluję w życiu, bo mówię, przekroczę swoje uprawnienia. Jeśli samochody nie zostaną usunięte, Jerek będzie zmuszony wstrzymać rozbiórkę. Ja mogę, załóżmy, ewentualnie ustalić właściciela, nie? O, no to prosiłbym w takim razie o ustalenie tych dwóch. Nie mam pojęcia, co teraz zrobić. To nam wstrzymuje całą budowę. Muszą te samochody być usunięte. Na 99% je uszkodziły. Mimo zaparkowanych samochodów, wyburzenie musi trwać dalej. Dlatego Marcin i Krzysiek bezpiecznie powalają południową część budynku, która nie zagraża autom na parkingu. Jarek, czekając na odpowiedź Straży Miejskiej, idzie sprawdzić postępy prac. Norbert, jak tutaj sytuacja? Ty ciągle palisz tylko, no. Powiem ci, dobrze, panie szefie, idzie. Co widzę, to tylko z fajką stoi. No bo tak wtedy przychodzisz. O, strażnik wyszedł. Ani jeden numer telefonu, ani drugiego właściciela nie zarejestrowano. Także tylko ewentualnie mogę wezwanie wystawić, a pan jak chce, to musi pan we własnym zakresie wezwać holownika, żeby odholował. Tylko musi pan dokumentację zrobić, żeby po prostu nie było, że pan tu jesteś uszkodzi. Na parkingu pojawia się właściciel jednego z samochodów. Dobry, zabiera pan samochód, rozumiem? Tak jest. Tak. To dobrze, bo kurde, już nie wiedzieliśmy, gdzie pana znaleźć, co zrobić. Dobra, ale to w ogóle co się dzieje? Rozbiórka jest i mamy zajęcie pasa drogowego, bo ściana jest przy samej ulicy, nie? Jest zagrożenie, że uszkodzimy samochody, dlatego było zgłoszenie. No widział pan pewnie znaki, bo pan chyba dzisiaj parkował. Nie, wczoraj. A, no ale znaki były ustawione już 6 dni temu, że od dzisiaj jest zakaz parkowania tutaj. Dobra, także już prawie by pan miał odholowany samochód. Jeden problem z głowy. Na szczęście jeden samochód usunięty. Znalazł się właściciel, zobaczymy co z drugim samochodem. Mija pół godziny. Na teren wyburzenia przyjeżdża właściciel lawety. Dobry, z panem rozmawiam? Tą Toyotkę by trzeba było gdzieś przestawić. Pojawia się jednak problem. Tylko wrócić na platformę, nie? A ja muszę mieć 13 metrów, bo tam się nie wyrobię. A ja się po prostu nie zmieścił, tylko przyjechałem zobaczyć, jak to wygląda, nie? Niestety mówi, że nie da rady, jest za duży holownik ma. Jeśli auto zostanie tutaj, na 99% zostanie uszkodzone. Jarek wpada na pomysł. Marcin! Chodźcie na chwilę, spróbujemy tą Toyotę może ręcznie jakoś ją przestawić. Na szczęście okazuje się, że Marcin ma doświadczenie w tego typu zabiegach. Ani biegu, ani ręcznego. Chyba, że taki ma dobry ręczny, że na dwa ząbki. Łopatę podstawi pod koło i normalnie idzie po blasze człowieku, jak nie. Co, jedną łopatę? No i będzie ktoś ciągnął tylko za łopatę i we dwóch człowieku. Dobra, próbujemy. Tylko, że skręca. Udawać z życiem, no co, nie jedli nic? No jak skąd jedli? Dobra. Czterech wyburzaczy i jedna łopata. Właśnie tyle wystarczy, by zabezpieczyć samochód przed zmiażdżeniem. Dobra. Nie może... Przejazd jest, zostawcie. Po rozbiórce się ją wepchnie z powrotem. Dobra, Straż Miejska wykonała zadanie. Tak, liczy się na urzędników.